Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony wasz ulubiony Beauty Boy Władek, czyli ja. Jeżeli trochę dziwnie wyglądam, zwłaszcza z tej strony, to tak, jestem jeszcze spuchnięty. Równo tydzień temu usunąłem sobie obie ósemki z tej strony, od góry i od dołu, i powiem wam, że jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć w moim życiu, jeżeli chodzi o doświadczenie z dentystą, jakie kiedykolwiek miałem. Wiem, że nie wszyscy mają aż tak źle, jeżeli chodzi o usuwanie ósemek, natomiast moja była ta, zwłaszcza z dołu, w dość takim trudnym miejscu podobno, no i było ciężko. Ale już się goję, już opuchlizna mi powoli schodzi, wracamy do nagrywania. To jest pierwszy odcinek, który nagrywam oficjalnie w roku 2023, więc was też oficjalnie witam. Wszystkiego dobrego wam życzę. No i dzisiaj będziemy sobie testować najnowszy rozświetlacz od Charlotte Tilbury, który udało mi się zamówić dosłownie parę dni temu. Jest to Glow Glide Face Architect Highlighter. Jego jeszcze nie wyciągałem z opakowania, więc zaraz zobaczymy go sobie razem, wspólnie. Ocenimy, jak to się prezentuje, no i zobaczymy, jak on wygląda oczywiście na twarzy, czy jest fajny, czy też nie. Kosztuje 44 euro, więc około 200 zł powinien kosztować, kiedy wejdzie do Polski. I dostępnych odcieni mamy 7. Ja wybrałem ten najjaśniejszy. W ogóle, jeżeli słyszycie, jak tak przełukam trochę ślinę, bo nadal ciężko mi się mówi. W każdym razie odcienie jest 7, wybrałem ten najjaśniejszy. Mam nadzieję, że nie będzie dla mnie za mroźny, bo tak jak patrzę na zdjęcia, o wiele bardziej mi się podoba kolor numer 2, ten, który jest bardziej szampański, ale na swatchach też wydaje się być troszkę ciemny, więc postanowiłem, że nie będę ryzykować i wezmę sobie rozświetlacz w kolorze Moonlit Glow, który może być trochę mroźny, ale na pewno nie powinien się na mojej karnacji odcinać, przynajmniej tak mi się wydaje. Pod koniec filmu porównam też ten rozświetlacz do innych rozświetlaczy od Charlotte Tilbury i do paru moich ulubieńców z mojej kolekcji, żebyście zobaczyli zarówno, jak on kolorystycznie wypada przy moich ulubieńcach, jak też żeby po prostu porównać go do innych rozświetlaczy z marki, jeżeli inne rozświetlacze z marki już macie i zastanawiacie się, czy ten tutaj gagatek będzie wam potrzebny. W opisie producenta jeszcze tutaj wyczytałem, że to ma być rozświetlacz, który oczywiście przepięknie wjeżdża i rozprowadza się na skórze, ale ma zapewniać wygląd jakby płynnego rozświetlacza, co może być fajne, bo ja bardzo lubię wygląd płynnego rozświetlacza, natomiast uważam, że na mnie one nie są wystarczająco trwałe, więc o wiele bardziej wolę rozświetlacze prasowane, takim jaki jest ten. Zobaczymy, czy on będzie się właśnie sprawdzać jako wygląd płynnego rozświetlacza. No i ma być to rozświetlacz, który nie tylko rozświetla, ale też unosi, konturuje wygląd skóry i sprawia, że nasza skóra wygląda bardziej młodo, w co ogólnie nie wierzę. Charlotte lubi obiecywać bardzo dużo rzeczy, jeżeli chodzi o jej produkty, nie wszystkie przeważnie się sprawdzają, natomiast mam nadzieję, że to będzie dobry rozświetlacz pudrowy od Charlotte Tilbury i że trafi do moich ulubionych rozświetlaczy, bo jak na razie te pudrowe, które od niej mam, jak również ten płynny, który od niej mam, to jest akurat róż, ten płynny, który od niej mam, no to one do moich ulubionych nie należą. Są ok, ale nie są na pewno moimi ulubionymi rozświetlaczami i sięgam zazwyczaj po inne. Także bez zbędnego dłuższego wstępu otwieramy sobie opakowanko naszego rozświetlacza. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jest dość ciasno zamknięty, ale to dobrze. Ogólnie zamawiałem oczywiście na oficjalnej stronie i bardzo, bardzo ładnie wszystko przyjechało zapakowane, więc nie mam wątpliwości, że będzie to w całości. I wysuwa się tutaj na takiej tacce. Bardzo piękna prezentacja. Tak wygląda samo opakowanie rozświetlacza. Mam nadzieję, że do przybitek jeszcze go nie wymacam za bardzo, żebyście mogli go jeszcze zobaczyć na zbliżeniu. To jest dokładnie to samo opakowanie, co jej puder, tylko przy okazji ozdobione jeszcze napisem Hollywood i gwiazdeczkami. I wygląda na to, że tak samo jak puder, będzie to opakowanie wymienne, bo na górze znajduje się dziurka, żeby tam wsadzić szpilkę i ja zaraz spróbuję właśnie zobaczyć, czy będzie dawało się wyciągnąć z tego opakowania nasz rozświetlacz. Natomiast zajrzyjmy sobie najpierw do środka, w ogóle zobaczmy, jak on wygląda. Staram się za bardzo nie dotykać wieczka, żeby... jeszcze było zabezpieczenie. Staram się nie za bardzo dotykać opakowania, żeby wam później na przybitce ładnie pokazać. No i tak wygląda rozświetlacz. Powiem wam, że w sumie wygląda jak bardzo, bardzo, bardzo blady szampon. Nie wygląda jak, wiecie, jak takie coś mega mocno mroźnego, więc wydaje mi się, że może mi się to sprawdzić. Mam tutaj lusterko w środku. Wydaje mi się, że to lusterko jest większe niż lusterko w normalnym pudrze. Nie, dobra, są takie same. Nie wiem, czemu mi się to wydawało. Kład też jest magnetyczny, bo widzę, że on się obraca delikatnie, więc wiem, że na pewno będzie magnetyczny i już trochę go dotknąłem, więc zróbmy sobie pierwszego swatcha, takiego bardzo delikatnego. O, wow. O, wow. Dobra.
to jest jednak taki, wiecie, bardzo, bardzo jasny, ale jednak szampan. To nie jest mroźny kolor i po dotyku przynajmniej wydaje się być przepiękny. Zobaczmy sobie swatcha na dłoni. Dobrze to tutaj wygląda, nie za mocno też. Wydaje mi się, że to jest taki rozświetlacz, który będzie można budować. Pierwszy swatch nie jest za mocny, ale powiem Wam, że to, co zobaczyłem na palcu, bardzo mi się podoba, więc nie mogę się doczekać. Myślę, że zaaplikujemy go sobie teraz na twarz i później, tak jak powiedziałem, pod koniec filmiku pokażę Wam porównania do różnych innych rozświetlaczy, które mam w mojej kolekcji, żeby zobaczyć, jak kolor i formuła się porównują. Natomiast teraz wiekopomna chwila, nakładamy sobie rozświetlacz na twarz. Tutaj za wiele się nie nabrało. Zobaczymy, czy powinienem mocniej wciskać pędzel do środka, czy nie. No oczywiście makijaż mam skończony, taki w miarę matowy, żeby właśnie zobaczyć, jak ten rozświetlacz będzie pracować. Patrzę, właśnie sobie oglądam, czy on się nigdzie nie odcina, ale wygląda, jakby się nie odcinał i nareszcie wygląda to jak coś, co lubię. I powiem Wam, że już teraz szczerze, od razu mówię, że to jest taki typ rozświetlacza, który ja właśnie lubię. Myślę, że mógłby być troszeczkę łagodniejszy, jeżeli chodzi o fakturę skóry, bo minimalnie ją podkreśla. Moje wypiekane rozświetlacze, takie jak chociażby rozświetlacz z Nabli, mam wrażenie, że faktury skóry nie podkreśla za mocno, ale w ogóle właśnie, skoro już go mam w ręku, zobaczmy w ogóle, jak ten odcień wygląda jeden w stosunku do drugiego. No, wydaje mi się, że są mega zbliżone. Ta Nabla jest troszkę bardziej szampańska, natomiast ten od Charlotte wcale nie jest za jasny. To, czego się obawiałem, no i na całe szczęście nie jest za jasny. Natomiast poza tym, że tekstura mogłaby troszeczkę lepiej wyglądać, to wciąż jest to rozświetlacz, który mi się mega podoba i po który na pewno będę sięgać i być może będzie to kolejny z moich ulubieńców, którego zamówię troszeczkę więcej opakowań, bo tak jak na przykład wiecie, jeżeli chodzi o pudry prasowane, mam wszystkie odcienie. Być może tutaj też sobie tą kolorystykę rozszerzę później, ale rozświetlacz jest bardzo ładny, taki mega klasyczny, dość powiedziałbym, że nie jest przesadnie intensywny, ale jest dość intensywnie, natomiast jest to taki właśnie klasyczny rozświetlacz, na którym można polegać moim zdaniem. To nie będzie nic udziwnionego, nic, co będzie sprawiało problemy, więc bardzo fajna, przyjemna formuła. No ja jestem mega zadowolony w tym momencie. Trochę na nosek. Łapię teraz za mniejszy pędzelek i robię to, co bardzo, bardzo, bardzo lubię robić, czyli że nakładam sobie jeszcze rozświetlacz wewnętrzne kąciki. Tam lubię, żeby to glow było troszkę mocniejsze, więc zobaczymy, czy ten rozświetlacz da radę, ale wydaje mi się, że jak najbardziej to wygląda ładnie. I zobaczmy jeszcze na powiece ruchomej, gdzie też lubię nakładać na środku rozświetlacz. Ale tutaj to też wygląda bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Tak, jestem jak najbardziej zadowolony z tego rozświetlacza. Tak więc tak normalnie tego rozświetlacza bym używał na co dzień, w takiej ilości, ale spróbuję jeszcze, wiecie, trochę podbudować sobie ten kolorek, przynajmniej na jednej stronie, żeby zobaczyć, czy dla osób, które lubią mocniejszy efekt glow, da się wyciągnąć z niego coś więcej i czy się wtedy zacznie odcinać. Mam wrażenie, że jest nadal cały czas ok i powiedziałbym, że taka intensywność tego rozświetlacza jest już największa. I powiem Wam szczerze też, że większa warstwa rozświetlacza jest bardziej wygładzająca na skórze. Jakby teraz ten policzek wygląda bardziej gładko, pomimo że jakby tego glow jest dużo więcej. Dla mnie, jakbym powiedziałbym, że trochę za dużo, ale jednak ten policzek wydaje się być bardziej gładki w tym momencie. Natomiast jest to na pewno faktura produktu, którą nadal widać na skórze i nadal wygląda to jak rozświetlacz w pudrze, rozświetlacz w kamieniu. Na pewno nie powiedziałbym, że jest to rozświetlacz, który wygląda jak rozświetlacz płynny na policzkach, no bo no chyba, że taki bardzo metaliczny rozświetlacz płynny, jak ten tutaj nałożony w grubej warstwie, to faktycznie on wtedy też wygląda mniej więcej w ten sposób. Natomiast ogólnie ja rozświetlacze płynne cenię za to, że są bardzo intensywne, ale przy okazji niewykrywalne i niesamowicie naturalne na skórze. Tutaj mamy typowy rozświetlający pudrowy rozświetlacz, bardzo ładny, natomiast pudrowy. Ja go będę używać na pewno też w mniejszej ilości, bo wtedy go mniej widać. Może i troszeczkę bardziej podkreśla teksturę, ale go mniej widać. Natomiast ogólnie przepiękny produkt i jeżeli chcecie mieć rozświetlacz od Charlotte Tilbury, to na chwilę obecną ten jest takim, który polecałbym ze wszystkich, które w jej marce istnieją, najbardziej, bo moim zdaniem jest najładniejszy z tych wszystkich, które testowałem, a testowałem chyba wszystkie, jakie ona w swojej marce miała, więc
bardzo, bardzo serdecznie polecam. Teraz zrobimy sobie tylko i wyłącznie porównania na swatchach, żebyście zobaczyli, jak ten kolor porównuje się z innymi moimi kolorami od Charlotte i z innymi moimi ulubieńcami. Tutaj macie porównanie odcienia Pillow Talk Multi Glow, zmieszane wszystkie cztery kolorki w jednym swatchu. Następnie macie dwa swatche, jeżeli chodzi o kolory z paletki Pillow Talk Beautifying Face Palette, ten bardziej różany i ten bardziej szampański rozświetlacz. Następnie Wam pokażę rozświetlacz Beauty Light Wand, czyli że ten płynny rozświetlacz w odcieniu Spotlight. No i mój absolutnie ukochany rozświetlacz Skin Glazing od Nabli w odcieniu Ozone. Tutaj przy okazji dla kogoś, kto ma troszeczkę ciemniejszą karnację, pokażę Wam, jak wygląda obok Amnesia. Rozświetlacz jeszcze inny, który bardzo, bardzo lubię, to jest rozświetlacz z Milk Flex Highlighter w odcieniu Lit. Jeżeli ktoś z Was jeszcze ma rozświetlacz Moonstone od Becky, to też Wam go pokażę tutaj, bo wiem, że parę osób jeszcze w swojej kolekcji go posiada. No i na zakończenie, czemu nie, zróbmy sobie Maxmo, bo to też jest taki dość jasny rozświetlacz, który nazywa się Ultra Sparkle. Także myślę, że w tej takiej szybkiej recenzji to by było na tyle. Uważam, że rozświetlacz jest świetny. Będę, myślę, zaopatrywać się w następne kolory, bo naprawdę mi się spodobał. Natomiast jeżeli szukacie coś bardziej naturalnie wyglądającego na skórze, ale dość intensywnego nadal, to wciąż szedłbym w Nable Skin Glazing w odcieniu Ozone lub Amnesia, jeżeli macie ciemniejszą karnację. Natomiast oba rozświetlacze są przepiękne i ten się wkrada praktycznie natychmiastowo do listy moich ulubieńców, bo... No wygląda bardzo ładnie i wiem, że będę z niego korzystać, a wiecie, ja też uwielbiam Charlotte, więc to też jest kolejny powód dla mnie, przez który ja chętniej będę pod produkt sięgać po prostu. No więc w tym odcinku to było na tyle, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiaj, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, no i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!